Nazywam się Tadeusz Sumiński, pseudonim Leszczyc. I Leszczyc to jest herb mojej rodziny i z tym się wiąże pewna anegdotka. Mianowicie według niepotwierdzonych legend rodzinnych herb Leszczyc pochodzi z bardzo dawnych czasów. Jest to jeden z najstarszych herbów polskich. I w rysunku herbu ma brok, to znaczy taki daszek do przechowywania, pod którym przechowywano siano. I w herbie jest również powtórzony ten daszek w klejnocie tak zwanym, czyli w górnej części herbu. Ten sam daszek, rysunek tego samego daszku jest powtórzony, ale przewrócony. I legenda rodzinna, niesprawdzona oczywiście, jak większość legend, głosi, że mój jakiś praszczur, wojując chyba z krzyżakami, schował się w takim schowku na siano, pod daszkiem takim, no i usnął tak głęboko, że wojska polskie odeszły i on się obudził między krzyżakami. Ale nie stracił rezonu i ten właśnie brok przewrócił na krzyżaków i dzięki temu uciekł. I stąd herb mojej rodziny z tym przewróconym brokiem. Wiele lat później, wiele wieków później, ja, już jego potomek z któregoś tam pokolenia, wracając z partyzantki, która operowała nad Bugiem, byliśmy ściągnięci w trybie alarmowym na powstanie do Warszawy i jechaliśmy na wozach chłopskich zarekwirowanych. No i ja byłem na pierwszym wozie i miałem stanowić coś w rodzaju ubezpieczenia, ale skutkiem straszliwego zmęczenia usnąłem, po prostu usnąłem. Ocknąłem się i usłyszałem, że nasz furman, który powoził tym wozem, rozmawia, usiłuje z Niemcami się porozumieć i Niemcy go o coś pytają i oni się nie bardzo mogli dogadać. Wobec tego ja, nie czekając dłużej, wyskoczyłem z tego wozu, schroniłem się w takiej koniczynie, która rosła, a to była noc, rosła nieopodal szosy. No i zauważyłem, że ja wprawdzie, moi koledzy już znikli, już wcześniej wyskoczyli tam i w tej koniczynie ich mogłem znaleźć, ale ja zostawiłem na wozie karabin. Wobec tego wróciłem na ten wóz po mój karabin i dołączyłem do moich kolegów. To także po 700 mniej więcej latach ten sam epizod się powtórzy. Skutkiem zaśnięcia po prostu znalazłem się między wrogami. Wybuch z wojny zastał mnie na wsi, w majątku ziemskim moich rodziców, mojej matki, bo ojciec już nie żył. Dosłownie o godzinie chyba 4 rano usłyszeliśmy armaty bitwy pod Mławą. I ja w tym dosłownie momencie stałem się dorosły. To brzmi tak jak w marnie napisanej powieści, ale ja się poczułem dorosłym w momencie pierwszych huków armat w 1939 roku. A do konspiracji wstąpiłem bardzo późno, z różnych powodów. No przede wszystkim dlatego, że byłem wysiedlony z terenu, gdzie mieszkałem i mieszkali moi rodzice, na teren Kieleckiego i tam nie miałem dobrych kontaktów konspiracyjnych. Miałem kontakty z NSZ-em, znaczy spotykałem się z NSZ-em i to mi nie bardzo odpowiadało. I spotkałem się z alowcami, z GL-em. To jeszcze mniej mi odpowiadało, wobec tego nie wstąpiłem do czasu przyjazdu do Warszawy do żadnej organizacji. I w efekcie tego do organizacji podziemnej wstąpiłem bardzo późno, bo dopiero w październiku 1943 roku.
No, ale wstąpiłem już do takiej organizacji, jaka mi odpowiadała. Mianowicie do plutonu Felek, kompanii Rudy, batalionu Zośka. I trudno było lepiej trafić. Zresztą dostałem się do tego plutonu mimo oporów niektórych członków tego plutonu, bo oni, którzy uważali, że kogoś bez wyszkolenia, bez jakichś doświadczeń konspiracyjnych nie należy przyjmować. No ale zagwarantował mi swoją protekcję, mój przyjaciel z lat dziecinnych jeszcze i wziął mnie do swojej drużyny. No i w tej drużynie i w tym plutonie zostałem już do końca powstania. Myśmy prowadzili bardzo bujne życie towarzyskie. Życie towarzyskie było bardzo u nas rozwinięte. Każde imieniny, każde pełnolecie, bo to był okres, kiedy poszczególni koledzy kończyli 21 lat, to wtedy było pełnolecie. Imieniny, urodziny i takie różne okazje czysto towarzyskie były powodem, pretekstem powiedzmy, do licznych imprez czysto towarzyskich, na których to imprezach piło się alkohol, ale nie nadużywaliśmy tego alkoholu. Kuba bardzo pilnował, żeby się towarzystwo mu nie rozpiło. No i te towarzyskie imprezy trwały właściwie od wieczora do białego rana, a to dlatego, że godzina policyjna nie pozwalała wyjść. Także do białego rana tańczyliśmy przy patefonie jakimś i biesiadowali. Bardzo to były skromne biesiady, myśmy byli bardzo biedni w sumie. Ale był to okres w moim życiu bardzo jakiś taki radosny, bardzo, bardzo... bardzo szybko doroślałem. Pierwsze dni na woli były bardzo radosne, bardzo entuzjastyczne. Byliśmy entuzjastycznie witani przez ludność cywilną. Robotniczej woli. Wola była dzielnicą robotniczą, dzielnicą biedną i dzielnicą niesłychanie patriotyczną. Przyjmowali nas entuzjastycznie. No, ale ja straciłem jednego z moich najbliższych przyjaciół już 3 sierpnia. Tego właśnie Tadeusza Tyczyńskiego, z którym się przyjaźniłem od 3 pokoleń, który był dowódcą drużyny.